Dzień dobry, kochani. Ja dopiero do domu weszłam. Muszę sobie odpocząć, bo... Jezu... Muszę sobie odpocząć, bo dopiero wróciłam ze szkolenia. I zamierzam sobie odpocząć z winem. W ogóle włożę to do lodówki, żeby było zimne i... Muszę coś zjeść. Rano jadłam tylko arbuza. I to było moje śniadanie. I czego jestem pewna, tego jestem pewna na pewno. Do tego usiądę sobie. Do tego, że... Co, muszę wyprostować się, wiecie, położę się na chwilkę. I sobie do was pogadam. Dętka. Ewa dzisiaj jest dętka. Naprawdę. No. Nawet nie chcę mi się jeść, powiem wam. Gdzie to napisać, ale nie chcę mi się jeść, porażka. I tak, byłam dzisiaj na szkoleniu na 11. Do 16.20, no. Miałam być do 16, ale jeszcze przyszedł jeden klient. I wiecie, jakoś tak głupio było mi wychodzić w momencie, kiedy jest klient, no bo to tak jakoś brzydko, tak mi się wydaje w ogóle. Nie, że tak nie wypada, nie? Usiądę sobie. Przepraszam was, ale mówię wam naprawdę, muszę się położyć, bo odpocznę trochę nogi, odpocznę w ogóle. Dużo stałam, dużo chodziłam. I w domu też niby dużo rzeczy robię, ale wiecie, taka praca jednak... Gdzie się stoi w miejscu, a w domu, gdzie się chodzi cały dzień, to jest też troszkę inaczej, nie? To te nogi się tak jakoś bardziej chyba męczą, jak się stoi w pracy, nie wiem. No i... I co? No i przyjechałam do domu, jest 17.10. Dzieciaków dzisiaj nie ma, bo rano zawiozłam je do siostry. Jutro nie idę na szkolenie, znaczy się miałam iść, ale poprosiłam moją przełożoną, żeby... Znaczy tak, miałam przyjść na 8 do 12. Natomiast ja jej powiedziałam, że muszę jechać z mamą do szpitala, do Słupska i że mogę być o 11. Tak jak dzisiaj. Dzisiaj byłam od 11 do 17, do 16. No, natomiast tam nie będzie takiej osoby później odpowiedniej, która by mogła mnie szkolić, więc... No i też z rana mogłabym zobaczyć, jak to wygląda wszystko, jak goście odchodzą i tak dalej. Więc... Pani Marta zgodziła się, że mogę przyjść w piątek. Czyli jutro po prostu nie muszę przychodzić. No. Więc w piątek idę dalej się szkolić. I tak ogólnie dzisiaj po pierwszym dniu to jest masakra dla mnie. Jestem tak, znacznie przerażona. Ja wiem, że to tak wygląda, ale wiecie, ogólnie mam trochę tego stresu. I zdaję sobie sprawę, że każdy ma, że strach ma wielkie oczy i każdy, kto idzie pierwszy dzień do pracy, znaczy się do pracy, no nawet na to szkolenie, tak, bo ja tam nie wykonywałam żadnych czynności, znaczy je wykonywałam, tam starałam się pomagać i tak dalej, ale to nie czynności tam jakieś takie, wiecie, związane z właśnie z meldunkiem gości i tak dalej, tylko po prostu coś tam, jak trzeba było coś gdzieś zanieść, czy komuś iść coś powiedzieć, o takie rzeczy. No, no i zdaję sobie sprawę, że strach ma wielkie oczy i że ja, w ogóle ja pracowałam kiedyś w hotelu, nie wiem czy wam mówiłam. Zosia przyszła na okno, Zosia jest głodna, nikt mu nie dał jeść, no, dzieciaków nie ma. Tak Jasiek by mu dał na pewno. Muszę go wpuścić i... wróć. No i właśnie, pracowałam w hotelu rok czasu, ale to było w 2008 roku, więc ponad 10 lat temu. Ja wtedy byłam młoda. Studiowałam i pracowałam tam rok i ogólnie fajnie wspominam tą pracę, dlatego też poszłam tutaj do tego hotelu się zgłosić, bo bardzo lubiłam pracę z ludźmi, mimo że miałam jakieś tam sytuacje takie negatywne, ale bardzo lubię pracę z ludźmi, to mi sprawia satysfakcję. No. Zresztą też praca w szkole dawała mi bardzo dużo satysfakcji, tylko wiecie, trzeba by było dokończyć studia i tak dalej, a ja na tym etapie mojego życia i z tym, co się dzieje w moim życiu, nie jestem w stanie tego zrobić, bo po pierwsze finansowo, po drugie z powodu dzieci. No.
A pracować, studiować, jeszcze zajmować się dziećmi, tego nikt nie dałby rady ogarnąć sam. I jeszcze zająć się domem i jeszcze ogarnąć wszystkie rzeczy w domu. Więc no niestety. Znaczy może niestety, nie wiem czy niestety. Tutaj ja też będę miała kontakt z językiem angielskim. I myślę, że dzięki temu nie wyleci mi on z głowy po prostu, że będę co chwila coś tam jednak słyszeć, mówić, czytać, bo też zamówienia przychodzą w języku angielskim. No, więc nie będzie chyba tak źle ogarnę to. No, a co jeszcze chciałam powiedzieć wam? No, że dzisiaj było ciężko. Było fajnie, bo było bardzo miło, wszyscy przychodzili, się witali i przedstawiali, chociaż ja i tak nikogo pewnie nie zapamiętam. Pamiętam jedną osobę, która się zawsze chodzi i uśmiecha do mnie. Taką panią z kuchni. No, ale tak poza tym to mało kogo tam kojarzę, więc... Po imionach oczywiście, tak? Nie, jakoś tam, ale z czasem myślę, że poznam wszystkich lepiej i tak dalej. No, także tak, tyle wam chciałam naopowiadać. Dzieciaków nie ma, jutro oni zostają dzisiaj u mojej siostry, bo nie ma sensu, żebym ja po nich jechała. Potem i tak jutro muszą jechać do siostry, więc bez sensu, więc ja dzisiaj jestem sama. Postaram się iść szybciej spać, bo dwie ostatnie noce... Wczoraj w ogóle biłam sobie paznokcie przy stopach. I znowu zepsuła mi się frezarka. Ja nie wiem. Ja już po prostu nie mam siły na te frezarki. No, ileż cholera mnie trafia, no. Kurczę. Ta pierwsza frezarka trzymała mi, nie wiem, z rok? No nie wiem dokładnie ile, no ale długo. Ta druga się zepsuła po 2 tygodniach chyba. A ta tutaj w ogóle po drugim czy trzecim razie. Kumacie to? I ona kosztowała 5 dych i nie, ja tego nie odpuszczę, bo bez przesady, tak jak mogłam odpuścić tam 25 zł, tak teraz 50 coś tam złotych, no bez przesady, ja nie będę co chwilę kupować sobie frezarki, bo jak ja mam wydać 5 dyszek co 2 tygodnie, to ja wolę sobie iść na paznokcie, żeby ktoś mi zrobił, bez sensu. No i będę na pewno, napiszę tam na tą stronę na Allegro i napiszę, że się zepsuła po tym czasie, no kurczę. Słuchajcie, skumajcie to. Ja nią robiłam paznokcie sobie tylko przy stopach. I przy ostatnim paznokciu ona tak jakby czułam, że ona się robi ciepła. I że się robi ciepła i po prostu, że tak jakby się przepaliła. Więc no to raczej z mojej winy nie jest, żeby sprzęt się robił ciepły przy piłowaniu paznokci, a nie piłuję jakoś tych paznokci, nie wiem, 10 godzin na raz, rozumiecie, 10 paznokci tylko i to też z przerwami, bo na przykład poszłam siku, bo na przykład Franek płakał, więc w szoku jestem. Nie wiem, czy teraz wszystko tak robią, no to chińskie pewnie to dlatego, nie wiem. Ale teraz co nie jest chińskie tak naprawdę? Wszystko chińszczyzna. No, więc tyle z mojego narzekania. I wieczorem sobie obejrzę serialik. Pójdę teraz oczywiście, porobię tam, pójdę szklanie podlać, pójdę... Muszę iść na pole w truskawki, zwalić tą słomę, bo wczoraj zwalałam, ale wczoraj padało, dzisiaj jest ładnie. Więc wczoraj też byłam zmęczona i w ogóle nic nie nagrywałam wam, bo byłam bardzo zmęczona. Bo wcześniejszą noc... W ogóle nie mogłam zasnąć i tak się stresowałam i w ogóle, a... No, a... Nie, to było wczoraj, wczoraj wam nagrywałam. Tak, dzisiaj pan. To wczoraj nagrywałam. Ale nagrywałam wam tylko, że dostałam pracę, a potem byłam zmęczona i... I poszłam na pole się odstresowywać, pracować. Dalej. No a dzisiaj muszę iść to tam dokończyć i ten. I ponasadzać tam, gdzie mi nie wyrosły te truskawki. No i szklarnie i kurom zobaczyć tam, dać na jutro przygotować jedzenie i mi wsypać w ogóle, bo jutro jedziemy z samego rana, na 9 mamy być w Słupsku, więc z samego rana muszę o 6 gdzieś pewnie wstać, no. Więc muszę dzisiaj to wszystko przygotować sobie tam, żeby moje kury nie były głodne. I tyle.
I przyjdę i po prostu odpocznę. Zrobię sobie kąpiel. I w końcu, pierwszy raz od jakiegoś czasu, nikt nie będzie krzyczał mama podczas kąpieli. Bo tak to z reguły bywa, że ja idę się kąpać. A przybiega Franek, bo jak ja wyjdę tutaj stąd od nas, to on, ja nie wiem, on ma jakiś radar normalnie, on ma jakiś czujnik. Ja robię sobie paznokcie, wczoraj była taka sytuacja, robię sobie paznokcie i chodzi ta, jeszcze ta fryzjerka działa. No i słuchajcie, i on śpi, nic, cisza. Przestaję robić paznokcie, wychodzę do łazienki, 3 sekundy, nawet nie zdążyłam zrobić siku, już Franek drze się. Mama, mama, mama. I z jakim rykiem, takim rykiem przyleciał do łazienki, że nie pytajcie. I tak samo jest, jak ja się idę kąpać. Ja po prostu nie wiem, ja już nasmarowałam nawet te drzwi tam, żeby nie skrzypiały jakoś, bo te w kuchni trochę skrzypiały, a on dalej, ja nie wiem, on ma czujnik po prostu bliskości mamy przy sobie chyba. Bo ja już nie wiem, jak ja mam to tłumaczyć po prostu. No. Ale kochane są te moje łobuzy. Teraz w ogóle za nimi tęsknię, wiecie? I jak jestem w pracy, to myślę o nich, co oni tam robią. No. Ale to jest pewnie normalne u każdej matki, która jakoś tam jest ciągle z dziećmi. I ten, ale to nam dobrze zrobi, na pewno to nam wyjdzie na dobre, mam nadzieję, że to nam wyjdzie na dobre, że moje dzieci jakoś tam tego źle nie odbiorą, bo i ja wychodzę z założenia, że szczęśliwi rodzice, szczęśliwa mama, to też jest szczęśliwsze dziecko. Oni mnie nie będą widzieli, zatęsknią, ja za nimi zatęsknię i wiecie, jak to jest, to tak działa w dwie strony. No, mam nadzieję, że się jakoś tam nie odsuniemy, bo no, taka rozłąka to też nie jest nic dobrego. Jedni tęsknią, jedni się odsuwają, więc tak to bywa. Dobra, idę sobie zrobić coś do jedzenia, bo naprawdę burcz mi w brzuchu. Ale plus jest taki, że ja na... może schudnę, słuchajcie. Może w końcu, jak pójdę do pracy, nie będzie czasu, żeby zjeść. Może w końcu schudnę. No. Także śmigam. I co? I trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi się udało, żebym ja się nie poddała. Ale nie, to dzisiaj pierwszy dzień, to mam nadzieję, że z każdym następnym dniem będzie dobrze. I po prostu będę prosić dane osoby, żeby nie słuchać tylko teorii, jak coś się robi, tylko żebym mogła po prostu robić. Na przykład, żebym mogła wpisać jakieś tam, wiecie, rzeczy w komputer i tak dalej, żebym jakoś tak namacalnie się tego uczyła. Ja tak lubię się uczyć. Właśnie przez wykonywanie czegoś. No. Także co? Mykam. Dzięki, że oglądacie i do zobaczenia. Pa!